Jak powstały szkodniki? Pewien chłop pas woły, a że trawa była wysoka, a woły spokojne, zdrzemnął się na chwilę. Gdy się obudził, ujrzał obok nieznajomego z workiem. Dobry człowieku, rzekł nieznajomy, weź ten wór, zanieś do rzeki i utop. Pamiętaj tylko, nie rozwiązuj go i nie zaglądaj do środka. Zarzucił chłop worek na plecy i poszedł. Po drodze myśli jednak, jeśli to dar od Boga, nic złego w nim nie ma. Jeśli od diabła, nie godzi się dalej go nieść. I wór rozwiązał. Ledwie zdążył uchylić brzegi, gdy myszy, szczury i wszelkie robactwo zaczęło z niego uciekać i po całej ziemi się rozłazić. Od tej pory, aż po dzień dzisiejszy, żyją one na całym świecie.